Dokładnie za 4 minuty zaproszę Państwa na spotkanie z gościem dwójki, ale nie wymienię jeszcze teraz jego nazwiska. Powiem tylko, że moim gościem będzie kompozytor, autor muzyki do teledysku, który teraz mogą Państwo razem z nami zobaczyć. Że teraz już Państwo wiedzą. Moim gościem jest Marek Biliński, autor muzyki, którą przed chwilą Państwo usłyszeli i jak powiedziałeś, Marku, trochę pół żartem, pół serio, zobaczyli również, bo ten teledysk jest próbką nowego sposobu prezentacji Twojej muzyki, który chcesz teraz wprowadzić w życie i stosować. Tak, to prawda. To jest tylko rzeczywiście próbka, ponieważ mam zamiar taki, żeby poza laserami i tą całą aurą oświetleniową pojawiły się przezrocza, czyli diaporama na wielkich ekranach, takich po kilkanaście metrów kwadratowych każdy, i żeby to działało też na słuchacza, na widza.
Żyjemy w takich czasach, że jesteśmy w szponach jednak telewizji, tej wizji, tej koszmarnej wizji. W związku z tym, jeżeli pokazywać koncert, czy pokazywać muzykę i jak ją pokazywać, należy to robić i dobrze, wydaje mi się, i ze smakiem, i tak, żebyśmy i my jako twórcy, kompozytorzy takiej muzyki byli z tego zadowoleni. Ty jesteś twórcą muzyki, czy również jesteś wyłącznym twórcą tej wizji plastycznej, towarzyszącej twojej muzyce? No tak wypadło, że jestem, ponieważ no najpierw była muzyka, najpierw był ten jakby temat, który ja wymyśliłem, wizja. Ponieważ troszkę robiłem muzyki do filmów, do teatrów, miałem okazję pracować z reżyserami różnymi, miałem okazję nawet zrobić taką sztukę teatralną Romeo i Julia na rynku w Zamościu. To już był jakby taki przedsmak tych moich realizacji obecnych, gdzie właśnie był światła, był dźwięk wspaniały. Mówię tak, Boże kochany, wszystko było wspaniałe, ale w pewnym momencie wjechały konie, aktorzy właśnie na tych koniach, no było to imponujące. W związku z tym pomyślałem sobie, że teraz wrócę do tego tematu i będę go realizował samodzielnie. Marku, twoja muzyka zawsze była przez wielu ludzi traktowana jako taka no, wspaniała pożywka dla wyobraźni. Czy nie sądzisz, że teraz wprowadzając swoje własne wizje, efekty twoich własnych wyobrażonych wizji, czy nie ograniczasz w pewnym sensie twoich słuchaczy w tej chwili? Proszę moją muzykę interpretować tak, a nie inaczej. No więc tu bym się z tobą spierał, ponieważ to zależy, co się pokazuje. Jeżeli na przykład pokazujemy teledysk, gdzie wszystkie obrazki są bardzo realne, no to rzeczywiście, no to spłaszczamy tę muzykę. A jeżeli na przykład bawimy się w różnego rodzaju, czy nakładania, czy jakieś obrazy surrealistyczne, impresjonistyczne, wówczas jednak mam wrażenie, że widz dostaje jakby dodatkowy bodziec do tego, żeby tą swoją wyobraźnię uruchomić. Żyjemy w takich czasach ciężkich, gdzie nam wszystko wbijają, nakazują. Wszystko jest podane na talerzu. Wszystko jest podane na talerzu, włącznie z McDonaldem i tymi wszystkimi okropieństwami. W związku z tym myślę sobie, że gdy będziemy tę muzykę pokazywać bardzo, czy kolorowo, ale nie banalnie, a raczej tak właśnie z jakąś taką mgiełką, na przykład mgiełkę wspaniałą tworzą dymy, tworzą lasery. Jest już wyobraźnia, już to działa, bo przecież mnie nie chodzi o to, żeby laser na przykład wywoływał obrazy realne. Właśnie one mają być surrealne. Teraz wspomniałeś o tych wszystkich osiągnięciach najnowszych, technicznych, o laserach, o przeźroczach, o wielkich ekranach i to rzeczywiście daje tobie jako kompozytorowi ogromne możliwości, ale taką formę kolorystycznej prezentacji muzyki to stosowano już zdaje się bardzo dawno, prawda? Wiem, że nawet przeprowadziłeś badania w tej dziedzinie drobne. Pierwszy pokusił się z wiadomy mi, ale chyba tak jest, Aleksander Skriabin, który wystawił Prometeusza, Pomiar Symfoniczny w 1915 roku, właśnie z kolorami. On tam zastosował taką metodę, że każdemu dźwiękowi fortepianu był przypisany inny kolor i to miało wyzwalać właśnie też wyobraźnię, nie tylko właśnie na zasadzie percepcji słuchowej, ale również wizualnej. No, ponieważ mamy prawie już XXI wiek, osiągnięcia techniki są nieporównywalne, w związku z tym można się pokusić o wszystkie najnowsze możliwości i ja próbuję to robić, zobaczę co z tego wyjdzie. Mam wrażenie, że powinno to być ładne i imponujące, bo podoba się to nie tylko mnie. A czy ograniczysz się wyłącznie do formy telewizyjnej, filmowej? Nie, nie. Uważam, że to jest jakby taka próbka tego, co może być na żywo. Uważam, że koncert właśnie taki live jest o wiele lepszym jakby pokazem tych możliwości. A to dosyć gigantyczne przedsięwzięcie, prawda? No oczywiście, ponieważ tam mamy trójwymiarowość, no jednak telewizor jest płaskim ekranem i uzyskać tutaj tą trójwymiarowość jest trudno, a tam jest przestrzeń, poza tym całkiem inaczej dźwięk się rozchodzi. Są światła, mogą być szperacze na przykład, mogą być helikoptery, no fantazja po prostu jakby tylko ogranicza nasze możliwości. A ty stajesz się nie tylko kompozytorem, ale także i scenografem, reżyserem wielkiego widowiska, bo sam chcesz być autorem wszystkich tych rzeczy, prawda? Może nie tyle chcę, ile po prostu konieczność taka wyniknęła. To ja życzę powodzenia. Czekamy na najbliższy twój koncert. Gościem dwójki był Marek Biliński. Dziękuję ci bardzo.